Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2020. Jesteśmy na torze w Węgrzech. To drugie Grand Prix sezonu numer 1 Polskiej Ligi Pomykaczy. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda. No i oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was już teraz bardzo gorąco do udziału w sesji kwalifikacyjnej na torze w Węgrzech Polskiej Ligi Pomykaczy. Sezon numer 1 to drugie Grand Prix właśnie tego sezonu. Zapraszam. I mam jeszcze, to komuś się nudziło. I mam, że ten, że tylko naciskaniem mogę mówić. A raczej to się nie przydaje na tym. Bierzecie zrównoważone? A, ja zrównoważone. Ja twardo wziąłem. No ta raczej zrównoważona. Poczekaj, głosowy Williams, czekaj, piechuści to naprawiam, bo chyba komuś się nudziło. Williams Racing. Dwa hardy dobrania. Jak coś jest właśnie łączenie, mówienie. Nie, spróbuj piechu teraz. Czekaj. Klawer, to ja mogę coś popierdolić, jak tam ustawiałem to. Dobra, to ja wpadam, cześć. Nie, tak. To ja coś popierdolić mogę. To ciągle wychodzi i wchodzi. Clover i piechu, ale to w ważnej sytuacji. A, okej. Okay. Fuck. Nie! Nie! Dobra, restart, bo jest wyjście z tego deszcz. Ja pierdolę, czemu jestem w Red Bullu? Nie wybrałeś. Co za... Jakim odzbanem jestem, kurwa, teamu nie wybrałem. Nie, no ty jesteś po prostu Big Brainem, nie? No dzięki, wiemy. Kurwa, wiem! Deszcz wyścigu. Deszcz wyścigu. I to pozdrawiam. Ale ja wszystkim nie ten team wziąłem! No nie to wziąłem tego! No to z desku z wyścigu, no, czy ja wziąłem? Piechu nie może mówić w tym, w kanale. Dobra, jaki setup? Weźcie ja wychodzę i wchodzę. Napiszcie. Weźcie ktoś, napiszcie, jaki setup brać. Ja wyjdę i wejdę, MG, bo to kurwa. Ej, halo. A to na mokro, halo, czy na sucho? Co? Napisze mi ktoś na PW setup na mokro? Ja nie mam, więc... A ktoś z nas tutaj ma? Zapierdalaj na suchym, a nie. Nie, halo! Co nie tak miało być? I dawajcie na ogólny, bo MG, Clover, API, piechu. No ja jestem cały czas i będę. Dobra, mam nadzieję, że będę mógł zmienić teraz ten team. Okay. Ha, jak dobra. I na jakim my teraz kanale jesteśmy? Na Grand Prix. Na dawajcie na ogólny. A my właśnie? To jesteśmy na Grand Prix czy na ogólnym? Bo ja na telefonie patrzę. No, czekaj. Kurwa, teamu nie mogę zmienić teraz. No bo się nie da. Ja pierdolę, jestem zban. No, tak troszkę. Kurwa, no. No siema. Halo, halo? No ja jestem. O, dobra. Kurwa, jakim ja jestem zbanem, ja pierdolę. Że teraz tego nie zmienię. Red Bulla. A co z Lordzikiem? Nie wiadomo nic? Kurwa, Maciek mnie zbanem jest. Nie zmienisz tego, kulbajk. Dobra, czy ktokolwiek stąd ma setup na mokro? Nie. Nie trenuję się na mokro. Dobra, czekajcie. Kurwa. F1, 2... Ja wyjeżdżam z setupem na sucho i tyle. Ja na mokro. Zobaczymy. Dobra, jestem Big Brainem, przecież ja na PlayStation mam setup na mokro. Dobra, PlayStation, kocham cię. No i teraz nie mogę przejąć kontroli, no dupa. Może tam. Jak jest ta tabela w prawym górnym, musisz tam siebie znaleźć i tam będzie, przejmij kontrolę. Tam ale ci ja będzie próbuję na merca. Pokazywało. Próbuję na merca.
Nie tak. Wejdzie, jak wbiłeś do Red Bulla i byłeś w garażu jako Red Bull, to już nie zmienisz teamu. Ja pierdolę. Nie da się. No musielibyśmy zrestartować sesję, żebyś mógł. To powiesz, że jesteś z banem i nie wziąłeś po prostu. No. To co, po to będziemy kurwa restartować? Nie, no to nie... Ej, ale w sumie można by, może by deszczu nie było? Nie, no raczej by trzeba było zrobić deszcz, jakby... No. Był restart. To by się dał wtedy na intery po prostu. Bo tu już nie będzie na lekki raczej. Da się, lekki dasz wtedy. O kurwa. Cały wyścig jedziemy na tym głównie. No, po co? To nie, to restartujemy. Serio? No dobra, no to... Powiedz Kuperowi, że nie wybrałeś teamu i... Serio restart? Tak, będziemy restartować. Pod pretekstem teamu, oczywiście. Dobra, to Angie napisz, że restart. Ty napisz, ty zawaliłeś, to ty teraz musisz napisać. Ja dobrze zrobiłem. Idź się dogadać z Kuperem, bo jak on będzie miał coś przeciwko, no to wiesz... Ja tak średnio z tym restartem. Gdzie on jest? On jest na max 2. Ciekawa, aktualnie... Wejść trzeba gdziekolwiek i wziąć setup na mokre Węgry. Ty wyjechałeś na suchym? Mhm. Trochę ja na mokrym. No, ty mogłeś wcześniej powiedzieć, bym PlayStation nie włączał. No ja mam takiego unisexa, wiesz. Nie wiem, czy to ci. Jakiego? No, że jest uniwersalne, no. A, okej. Rozumiem. To teraz tak. Wczytaj. It's a cool bike. Nie no, jestem przegrywem życiowym. Przecież ja mam same setupy na... Mam trzy setupy na Węgry i same suche. Sucho, sucho, sucho. No zarąbiście. Dobra, Kloper mi powiedział, żeby olać to i tyle. Nie no, to najgorzej. No, to nie, to AMG na dzień dzisiejszy teammate'ami niestety nie jesteśmy. Ta. A 11 minut do końca sesji, ja jeszcze nawet setupu nie mam. Pogu. Dobra, ja będę jechał po prostu na tym suchym. Jak się będę trzymał? Ale nie, ja to mogę dać, ja to mogę dać. Chcesz? To czekaj, to zrobię okrążenie i mi dasz, nie wiem, że... Ale nie, bo już nie będziesz mógł zmienić. Aha. To chcesz? To nie, to wiesz co, na sam koniec tego wczytam. 7-11 docisk? Ciekawy. Ciekawe się zaczyna. Ile? 7-11 na tym, na deszczu. W Monako na sucho ja miałem setup 10-11. A tu jest mokro. No. Nie wiem jak ja tam mam na Monako z tymi. Też miałem 10-11. Binala. Taktyczna z Binala. Nie no, słabiutko. Darkover, mam nadzieję, że dzisiaj będzie wyścig bez tam 5 spinów. Nie no, daj spokój, no. Będę się starał. Ciekawe. O kurde! Inne ciśnienie przednich opon niż tak. A to ciekawe. I teraz ciur się ryzykuje. Dobra, jazda. Czy myślicie, że przednie opony 21-4 to jest mądre? Nie, to nie jest mądre. Minimum było dać, myślisz? Dawaj tego, najniższe na kwale, a wyścigu zmienisz. To tylko, że park ferma jest, to jak ma zmienić? Ale da się ciśnieniem opon zmienić. Nie, chyba. Da się. A to dobra. Od 20 się da. Piechu! Piechu mnie prawie rozwalił. Jezu, piechu! I piechu stoi. No i prawie się o niego rozwaliłem.
Dlaczego jest deszcz? Nie wiem. Unieważnienie. No, tu jest ciężko z tym. Tej durnej szykanie. A jaki jest aktualnie czas na pole position, wie ktoś? 1.14, 900 ileś. 1.14, 900. Keram zytowy. Dobra, jak... Zytowy? 1.14, 9? 13, 9. Ja się wyciszam, ja się wyciszam. I się i ogólnie wszystko wyciszam. No, i chciałem tryhardować. 1.13.4 już Keram zytowy poprawił. Dobra, teraz. Spróbuję jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście. Nie, plus 1/10, to nie ma sensu. Już dobra, maleje. Super. Coś ty zrobił? Ten. Za szybko wszedłem w ten szybki zakręt. Nie wiem, jeszcze jedna kwale. Próba będzie tylko. Już spierdolę sobie kwalę. No i muszę startować z końca. Jeszcze dodatkowo na deszczu, więc... już jestem pogrzebany. A tam ustawienia skrzyni można zmienić AMG w trakcie, tak? Czy nie? Skrzyni? No. Nie, tylko przednie skrzydło, przednie i ciśnienie opon. Chodzi mi, że z automatu na manual. A, no to tak, oczywiście. Dobra. Sceniacie 1.15.1 na mokrym setupie. Halo. No, ile masz? 1.15.1 na mokrym. Dobry czas? Zobaczymy na mokrym. Czemu? Przez cały wyścig będzie miałeś na etach, nie? No, błety intery, coś takiego. Świetnie, no to mam po wyścigu. Czemu? Ty tak mówisz, to wyścig. Ale ja nie umiem jeździć na deszczu, chłopie, kurwa. Ja umiem. Ja się nauczyłem chyba, zobaczymy. Dokładnie, żeby mnie kurwa pocieszył. Nie umiem jeździć na deszczu. Ja umiem. Ja umiem. Tylko kurwa pocieszył z ciebie. Ja jestem gówno na deszczu, więc... O Jezu! Kurwa. Nie pytaj się. Dobra, ja widzę swój wyścig bardzo dobrze na deszczu, jak na suchu, na prostej spinuję. Co może pójść nie tak? Ale że ja tracę do AMG pół sekundy? Ale ja zrobiłem fatalne okrążenie. Serio? Ja tracę, no. Ale na mokrym czy suchym? Ja na suchym. A, no to w sumie dobry mam bardzo czas jak na mokry, nie? Czy ja wiem? Nie robiłem tutaj czasów na mokrym. No pół sekundy do ciebie na mokrym tracę. Chyba pierwszy jutro pokaże się Alpin. A nie wiem. Bo o 16 już ten jest. Mercedes tam jest napisany przed Alpin, więc nie wiadomo, nie? Aha. To raczej Mercedes. Być może, nie wiem. Ale trzy dni? Alpin na pewno o 16. Od 2 do 3, od 2 do 5 marca będzie, czekaj, będą 4 prezentacje bolidów. Potem jeszcze zostaje tylko... 10 Ferrari. Z Binali tylko zostaje, nie? Tak, team z Binotto. Tak. Kurde. Ej, katować teraz wszystkie softy, nie? Bo i tak się nie przydadzą, nie? No. Chyba, że chcesz sobie zorzeźć na następny DOR, to wtedy ich nie katuj. Na co, na następny? No, na następny wyścig. No jak na następny wyścig? No żartuję sobie, chłopie. No ja nie wiedziałem teraz w jakim sensie. 4 minuty do końca, moja inka. Ej, zdążę teraz tak. Jedno okrążenie. Zrobić jedno, zjechać i jeszcze później zrobić? Nie, tak nie.
Kurde, ja mam to, ja mam tylko jedną szansę. Bo mam tylko paliwa 2,9. No ja mam ostatnią. Właśnie. O, jest! Zbinalit ostatnie się pokaże. A niby się ja to zepsułem, Jezus. Dobra, już się rozwalam, bo... Ja to jest, ej, a to jest prawda, że Ferrari miało 40% mocy silnika w tym sezonie przez coś tam, że w tamtym zrobili? Tak. No to i tak był bardzo dobry silnik. Dobra, ja się wyciszam. O, keramzytowy zrobił idealnie. Kurde, o jedną sekundę no. Szybszy czas niż ja. Co za jazz. A nie, niż Offa. No. Okay, back to the pits. You need a new front wing. Box now. Kurde, z nic zbytnio nie wykręciłem lepszego. Check's complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Ogólnie kto z nas jedzie na tym? Na mokrym setupie z nas wszystkich. No ja jadę na mokrym. Darkoven? Tak. To tylko wy dwaj. Aha, tylko my dwaj, przynajmniej z tego co wiemy. Tak. Darkoven, jaki ty miałeś czas unieważniony? Darkoven nie ma w ogóle czasu. No nie mam. Każdy miałem unieważniony. No tak, ale jaki miałeś najlepszy z tych unieważnionych? Ale jak unieważnił, to chyba zjechał do boksu, nie? No ale wiesz o co mi... A, dobra. Coś koło 1.17, 18. Uhu, to ojojoj. Uhu, to ojojoj. Nie, ty to kurwa potrafisz pocieszyć. Oczywiście w pseudo sposób, kurwa. No jak? To tak jakby ktoś powiedział, ale mi słabo ten wyścig poszedł, a ty mówisz takie... Nie, no w porównaniu do mnie to fatalnie ci poszło. Nie no, ja jestem to, najlepszy. Tak będzie, Angie, tak będzie. No. No, potwierdzenie dostałeś, kurwa. Bezczelny burak. Bezczelny burak. Robert Kubica. Halo, tak się nie wolno. Stawia, to już wiesz. Policja, tak nie wolno. Jak? Normalnie. Wytłumaczcie mi, kto jeździ na padzie na komputerze. No kuźwa, kto? Wiele osób. TNS. Ty już tam bądź cicho, nie? O kurde, prawie pobił mój czas. Operator. A się wycofał, dobra. Jedyną osobą, która może mnie pobić, jest Darkoven. Dawaj Darkoven, pobij go, żeby nie cieszył się. Dawaj. Musisz zrobić 1.20. Jezu, 1.15, 0.27, żeby być równo ze mną. Ale to nie, to musi chociaż 1.000, żeby zrobić wyżej. O nie! O nie, ja pamiętam w lidze, w wyścigu. Przegrałem P4 o 3000. Dawaj, Darkoven. Nie,
słaby. No nie. Unieważniłeś? Nie. Nie unieważnił. Nie, nie mówię. Unieważnił, jedzie nie, dalej, dobra. Można. No jedzie. Ci. Ty. Driver błyskawica. Kermazytowy jeszcze dokańcza kółko, ale... Keramzytowy. Keramzytowy, no mówię, keramzytowy. Mówiłeś kermazytowy. Keramzytowy mówiłem. Nie. Nie. A to nie wiem, może źle powiedziałem. I drakowałem, który? Kurde! Miało być przed Robertem Kubicą. Nie da rady. Nie, tylko... Nie śmiej się, bo dostaniesz muta. Tylko no we właśnie. Mnie, tylko we mnie nie wjeżdżaj na T1. Proszę ciebie. To zamknij dupę, to nie wjadę. Ty on jest tak daleko, że on by musiał nie hamować, żeby cię tam w ogóle właśnie zauważyć. Ja startuję ostatni. Bo się Robert, to może ty nie wjedź we mnie, co? A kto mówi? AMG? A nie wiem, to jak mnie spokojnie przepuścisz, to bez problemu, wiesz? Przepuszczę cię! To chyba w tym drugim świecie, co tam masz. A kto wygrał w ostatnim wyścigu? No farcie, dałem ci, żeby nie było ci smutno. Bo ci opona ci pękła, to stwierdziłem, że na pocieszenie ci dam. To był czysty skill, ty się nie znasz. No, znam się, dlatego ci dałem. Dobra, muta dostajesz. No, daj mu tego muta, bo... Nie. Dobrze. To po wyścigu masz muta i tyle. Po wyścigu, a okej. Ale już zawsze. O, to nie.